Nagrywam to wideo dla Was z mojego nowego mieszkania w Toruniu. Właśnie wstawiłem rybę do pieca. Na jakieś 40 minut mam spokój. Korzystając z tej chwili, postanowiłem, że podzielę się z Wami pewną fajną rzeczą, która mnie dzisiaj spotkała. Mianowicie, kiedy byłem dziś na rowerze, kiedy przejeżdżałem bulwarem filadelfijskim w Toruniu, to jest nad Wisłą, to spotkałem bardzo szczęśliwą rodzinę. Rodzinę, która już z daleka mi machała, która z daleka krzyczała: Łukasz, Łukasz, cześć, chodź do nas, słuchaj, musimy się z tobą czymś podzielić i teraz właśnie wam o tym powiem. Słuchajcie, ta rodzina jeszcze 2 lata temu była bardzo nieszczęśliwą rodziną, ponieważ pamiętam, kiedy Patrycja dopiero co urodziła swoje dziecko, jej mąż stracił pracę, ona sama była bardzo, bardzo chora. Słuchajcie, no wszystko się im zawaliło naraz. No wiecie, jak to jest, jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak się wali, to po prostu cały świat. Także były problemy finansowe, problemy zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Ja Patrycję kojarzyłem z pracy jeszcze na etacie. Gdzieś tam mieliśmy siebie znajomych i tutaj Patrycja widziała, że ja zajmuję się alternatywnymi metodami zarabiania pieniędzy, czyli biznesem online, który już teraz jest tak powszechny, że właściwie nie ma osoby, która by z tym internetem nie miała czegoś wspólnego. Nawet jeśli gdzieś pracuje się teraz na etacie, no to i tak ten internet wszędzie jest, ponieważ chociażby raporty, zdaje się, już online odchodzimy od wszelkiej papierologii, ale słuchajcie, do rzeczy. Kiedy 2 lata temu rozmawialiśmy z Patrycją o tych jej problemach, o tym, w jaki sposób mógłbym jej pomóc, tutaj proponując taką pracę przez internet, pomagając jej, dając taką pomocną dłoń, to wszystko było dla Patrycji nowe, dlatego no, słuchajcie, aż tak, wiecie, w serduchu poczułem, że muszę dać coś więcej niż tylko link, niż tylko jakąś taką instrukcję online. Wtedy zaproponowałem całej rodzinie, zresztą Patrycji, żebyśmy się spotkali tak stacjonarnie, wiecie. Ja jestem tak naprawdę daleki od tego, żeby w ten sposób podchodzić do biznes partnerów na początku, ponieważ to, jak my pokażemy nowemu biznes partnerowi, w jaki sposób biznes robić, tak z reguły on będzie na początku robił. No a słuchajcie, mając takie możliwości jak właśnie internet, jak dostęp do internetu, tak naprawdę w ciągu godziny jesteśmy w stanie pomóc wielokrotnie większej liczbie osób niż stacjonarnie. Natomiast tutaj, słuchajcie, no musiałem się po prostu z nimi spotkać i dałem tak naprawdę wszystko, co miałem im. Pamiętam, zapłaciłem wtedy za to jedzenie, tam za jakieś pluszaki kupiłem temu dzieciakowi. Słuchajcie, no po prostu dałem, co mogłem, wszystkie moje szkolenia, wszystkie moje materiały i takie wsparcie i pokazałem wtedy na żywo Patrycji, w jaki sposób można te pieniądze w internecie zarabiać. Patrycja bardzo szybko to załapała, bardzo jej się to spodobało, również mężowi Patrycji, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, Sebastian, no, byli totalnie zajarani, tak jak ja kiedyś, kiedy poznałem możliwości zarabiania w internecie. Byłem w mega szoku, potrzebowałem mentora, potrzebowałem osoby, która pokaże mi tę drogę, w jaki sposób mogę po kolei nią kroczyć, tak żeby te efekty były bardzo szybkie. Tak Patrycja wtedy potrzebowała takiego mentora, więc tutaj fajnie się złożyło, że wcześniej się znaliśmy, że już miałem doświadczenie w biznesie online, że prowadziłem już setki ludzi wtedy. Patrycja dołączyła do mojego zespołu, zaczęła zarabiać. Patrycja była na tyle ambitna, że odłączyła się od naszego projektu, za co oczywiście tutaj żadnego żalu nie miałem, ponieważ słuchajcie, ja się bardzo cieszę, kiedy osoby, które do mnie dołączą, które wezmą tę całą wiedzę ode mnie, którą ja im daję, są tak przedsiębiorcze, że postanawiają zakładać własne projekty, własne biznesy. Słuchajcie, to jest naprawdę godne podziwu, także słuchajcie, wielki, wielki szacun. Bardzo się cieszę, że takie osoby przyciągam. Słuchajcie, Patrycja w tym swoim projekcie naprawdę mega, mega wystrzeliła w kosmos, można powiedzieć, ponieważ słuchajcie, tak jak wtedy miała te problemy i zdrowotne, i finansowe, tak teraz, słuchajcie, uśmiech od ucha do ucha, no i już tam z daleka krzyczeli: Łukasz, Łukasz, jak tylko, słuchajcie, się przywitaliśmy, no byli mi bardzo wdzięczni. No słuchajcie, to ciężko opisać słowami,
Po prostu bulwar był pełen ludzi, ludzie się aż oglądali, ponieważ taka radość tutaj płynęła z ich serc. I słuchajcie, ja również się naprawdę mega wzruszyłem, także no, robimy, słuchajcie, w tym internecie dobre rzeczy, robimy tutaj bardzo dobre rzeczy, bardzo się cieszę, że tak to działa, że nie tylko mi internet tak bardzo pomógł, ale że są realne przykłady takich osób, które otaczają nas, słuchajcie, tak naprawdę. No każdy ma jakiś problem. Jeden ma problem finansowy, inny ma zdrowotny, jeden ma i taki. Ludzie, każdy ma, słuchajcie, jakiś problem. Każdy. To nie jest tak, że zawsze jest idealnie. Dlatego jeśli znacie takie osoby z takimi problemami, to dawajcie im info, że jest taka możliwość jak praca przez internet, że to jest naprawdę, że to jest dla każdego, że każdy sobie może tutaj poradzić, nieważne jakie masz doświadczenie, czy studia, czy w ogóle ogarniasz komputer, bo słuchajcie, tutaj nie trzeba żadnej wiedzy informatycznej, tutaj wszystko dostajesz krok po kroku, jeśli to załapiesz, jeśli jesteś kumaty, możesz robić swoje projekty, rozwijać się dalej, tutaj masz naprawdę bardzo wiele możliwości. Nagrywam to tak naprawdę, słuchajcie, spontanicznie, bez dobrego oświetlenia tutaj, ponieważ zamówiłem sobie taką lampę Ring, to wam powiem, i planowałem zacząć nagrywanie filmów od jutra. Tak wiecie, takich fajnych filmów, takich fajnych materiałów, ale słuchajcie, no nie mogłem tutaj poczekać. Ważne, że mnie dobrze słyszycie. Od jutra będzie lepsza jakość na pewno obrazu, ale bardzo się cieszę, że nagrywam to w takim miejscu. Jest to moje nowe mieszkanie. Słuchajcie, jest tutaj tak fajnie, że no to też jest taki fajny przykład, że słuchajcie, za kasę z neta nie tylko na kepsa stać, ale i na mieszkanie. Zobaczycie też za jakiś czas, czym jeżdżę, ponieważ no, mam nowy środek transportu. Będziecie też, myślę, tutaj zajarani tym, jak to zobaczycie. Większość z was na pewno wtedy zobaczy, że internet potrafi dać taką realną wartość, nie tylko w formie jakichś takich cyferek, że niby coś tam zarobiłeś, ale faktycznie jest mieszkanie, jest kasa, jest jedzenie, jest czym jeździć, słuchajcie, także naprawdę, naprawdę warto. Internet, słuchajcie, spełnia ludzkie marzenia. Wystarczy, słuchajcie, tak naprawdę nie trzeba się nawet tutaj schylać, zauważcie. Jest takie powiedzenie, że pieniądz leży na ulicy, że wystarczy się po niego schylić. Jeśli nie chcesz się schylać, jeśli bolą cię plecy, nie musisz się schylać. Wystarczy, że klikniesz myszką, klikniesz na klawiaturze i te pieniądze zaczniesz zarabiać. Jeśli spodobało ci się to, co właśnie powiedziałem, to o czym teraz tutaj nagrałem dla ciebie to wideo, udostępnij to wideo dalej. Jeśli oglądasz to wideo na YouTubie, zostaw komentarz, daj suba, będzie mi bardzo miło. Jeśli oglądasz to na fejsie, możesz to szerować, możesz to udostępniać dalej, niech więcej osób się o tym dowie, ponieważ tak naprawdę w ten sposób, to jest dla ciebie tylko jedno kliknięcie, ciebie to nic nie kosztuje, a widzisz, dzieląc się wiedzą, taką darmową wiedzą, którą ja tobie daję, no masz dobre serducho, być może dzięki tobie, być może ktoś z twoich znajomych ma takie problemy i dzięki temu, że ty udostępnisz to wideo na swoim profilu, ktoś inny no, zobaczy w tym wartość dla siebie, odezwie się i nawiążemy taką współpracę. On będzie na pewno tobie wdzięczny za to, że to właśnie dzięki tobie poznał takie niesamowite możliwości, jakie daje biznes XXI wieku. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że wysłaliście tego nagrania do końca i powodzenia życzę wam również, jeśli działacie w internecie, działajcie na maksa, dzielcie się tym, dzielcie się, słuchajcie, ponieważ to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej!